Dzień dobry, Paulino. Witam serdecznie. Obecny sezon, trudny, ciężki, ale z happy endem. Twoim okiem. No tak, ten sezon był naprawdę ciężki pod względem problemów, przede wszystkim finansowych, które nas dotknęły. Próbowałyśmy sobie jakoś z tym poradzić, choć było ciężko, bo ze strony medialnej, jak i w samym klubie, cały czas dochodziły do nas różne informacje i były to sprzeczne ze sobą. Niektórzy mówili, że wszystko jest w porządku, niektórzy mówili, że cały czas są jakieś problemy, więc dotykało to nas, nie powiem. Nawet niektóre zawodniczki od nas z drużyny rezygnowały z występu w meczu na zasadzie protestu. W sumie ja się nie dziwię, jednak my jako Polki znamy też realia klubowe i sportowe, jak to wygląda, i no nie poddałyśmy się, i to jest wielki ukłon w stronę moich koleżanek i w stronę całego sztabu, który pomimo problemów i tak potrafiliśmy wyjść na to boisko i po prostu odegrać rolę tych profesjonalistów, że pomimo jakichś tam problemów my i tak patrzyliśmy tylko na ten cel, który mieliśmy, czyli zdobycie Mistrzostwa Polski. To co, cofnijmy się trochę w czasie. Jest sobie mała Paulina Maj. O czym ona wtedy marzyła? Ta mała Paulina Maj chyba marzyła o tym, żeby zostać piłkarką, bo od małego jeździłam na te wszystkie treningi z tatą. To zresztą sam wiesz, bo obserwowałam ciebie, jak ty trenowałeś wtedy. Tak, pamiętam. I może ja bardziej marzyłam o może takiej bardziej takiej stronie naukowej, tak? Bardziej chciałam iść na prawo, zostać prawnikiem i właśnie pod takim kątem chciałam tak jakoś realizować siebie. No ale to tak z biegiem czasu szybko się rozmyło, bo już zaczęłam grać w siatkówkę potem, i potem to już tak z roku na rok coraz bardziej profesjonalnie i już nie było czasu na to prawo, tak? I trzeba było z pewnych rzeczy zrezygnować, a za którym iść pójść. No właśnie, pełna hala ludzi, stoisz, słyszysz Mazurka Dąbrowskiego. Co wtedy myślisz? Najbardziej to mnie dotknęło właśnie to tak w Łodzi na Mistrzostwach Europy, gdzie rzeczywiście była pełna hala ludzi, a my stałyśmy tam na środku i śpiewałyśmy tego Mazurka i aż po prostu ciarki przechodzą po całym ciele, jak słyszysz tych wszystkich ludzi, którzy przyjechali tam, żeby tobie pomóc na tym boisku, bo to jest, nie po to się mówi, że to jest kolejny zawodnik w składzie, który pomaga, bo rzeczywiście jest to coś fantastycznego. Ustawienia, podejrzewam, że raz w roku tylko możliwe jest. Proszę bardzo, coś nowego. Raz, że zagrywała libero i to jeszcze w dodatku nogą. Natalia Bamber. Ewelina Sieczka. No nie musi skakać wysoko za Efimienko. To jest olbrzymi zasięg. Tak, ale tutaj Paulina Maj bardzo aktywna jako libero. Znowu nogą? Tak jest. I to lewo. Sylwia Pycia i Ewelina Sieczka. No. Jakie są walory siatkarskie Pauliny Maj? Ostatnio, no nie powiem, troszeczkę poprawiłam obronę, tak jak mi pamiętam w tamtym roku powiedzieli, że muszę nad tym popracować. To uważam, że zrobiłam tutaj krok do przodu. Ja myślę, że moim największym takim walorem jest taka zaciętość i co mi się podoba, to że pomimo tego, że mam na przykład jakiś ciężki moment w meczu, ja potrafię nie się załamać, że mam po prostu zły dzień, tylko walczyć o to, żeby zrobić moje zadanie przynajmniej na tym poziomie, jaki reprezentuję. Może nie jak jest zły dzień, to może nie jakieś fajerwerki, ale przynajmniej ten poziom utrzymać, który teraz reprezentuję. Mecze to duże obciążenia psychiczne, to duży stres, to emocje.
Jak od strony mentalnej sobie radzisz z tym? Rzeczywiście. Duże emocje, bo z reguły jestem jakąś taką spokojną osobą, a jak patrzę na siebie, jak wchodzę na boisko, to tak jak taka troszeczkę wariatka, ale, ale to mi pomaga. Ja nie potrafię też grać na takim jakby spokoju. Ja muszę mieć trochę adrenaliny więcej, żeby to zupełnie inaczej wyglądało. A jeżeli chodzi o stres, to tak za bardzo już tego nie ma. Już tyle lat to robię, że wchodzę na boisku, wiadomo, ja szanuję zespół po drugiej stronie, obojętnie czy to są mistrzynie olimpijskie, czy to jest ostatni zespół w tabeli naszej ligi, więc wszystkie traktuję tak samo, ale nie mam jakiegoś takiego stresu, że nie wiem, że boję się coś zrobić. Właśnie odwrotnie, staram się jak najwięcej piłek do siebie przyciągnąć, żeby pomóc w taki sposób zespołowi. Sport zawodowy to rywalizacja, to duże pieniądze. Jest czas w ogóle na przyjaźnie między wami? Ja uważam, że są przyjaźnie i to nie jest tak do końca, że to jest taki brutalny sport, gdzie każda sobie robi na swój rachunek. Jest pomoc ze strony koleżanek i to duża. Przede wszystkim pod względem takim mentalnym. Są dziewczyny, które podadzą ci rękę i sprawią, że się uśmiechniesz i dalej będziesz walczyć na tym treningu, na meczu. Więc jak najbardziej są i też się z tego cieszę, bo nie ma nic lepszego, jak mieć przyjaciół w pracy, prawda? Robić to, co się lubi i jeszcze mieć obok siebie ludzi, z którymi chcesz się otaczać. Czujesz się liderką zespołu? Ja mam taki charakter, że tak troszeczkę, przynajmniej z tyłu, gdzie w sumie ja rządzę i miałam zawsze od trenerów takie przyzwolenie, że ja jestem od tego, żeby rządzić i rozstawiać z tyłu, więc rzeczywiście tak też się poczułam i no, równie, to jest równoznaczne z tym, że ja mam odpowiedzialność za to i pierwszą osobą, która dostaje za to naganę, to jestem ja, bo ja jestem za to odpowiedzialna, więc ale mi to tak odpowiada, bo ja lubię tak podrywać jeszcze dziewczyny do walki, pomimo tego, że jest na przykład ciężko. No właśnie, jest taka bardzo ekspresywna, burza emocji. Jak ty to widzisz z boiska? No właśnie, tego nie widzę, ale potem jak na przykład na chwilę obejrzę mecz powtórki, to tak się łapię za głowę i stwierdzam, że no tak zachowanie to tak różnie u mnie, ale no taki mam, tak po prostu na to wszystko reaguję. Jest to dla mnie jeszcze, przede wszystkim jeszcze, bo nie wiem, jak to może być za kilka lat, ale jeszcze to jest coś, co lubię robić, co jest moją pasją i w taki sposób to nakręcam. A nie powiem, że moje zachowanie też pomaga dziewczynom. Nieraz na przykład Corina do mnie podeszła, gdy miałam ciężki okres i też z moim uśmiechem było różnie, to podeszła do mnie, pamiętam, i powiedziała: ja cię potrzebuję taką, jaką zawsze jesteś na tym meczu i wszystkie tak potrzebujemy, więc to mi dało dużo do myślenia i rzeczywiście na meczu byłam tą Mają, którą zawsze jestem. Poważna zagrywka. Sylwia Pycia. O, Paulina Maj. Gdzieś tam wyskoczyła spod siatki, nie wiadomo skąd. Kto się mógł tego spodziewać? To było pełne zaskoczenie dla przeciwniczek. Proszę bardzo, nie dość, że po bloku, to jeszcze z tyłu po rękę. 14-9, no już teraz na ten ostatni punkt. Obserwując ciebie na boisku, mam to wrażenie, że chciałabyś być wszędzie, chciałabyś bronić, atakować, zagrywać. Rzeczywiście tak było wcześniej, że bym wszystko chciała zrobić, wszystkie piłki i zabrać i ten. A teraz tutaj w Atomie przy trenerze nauczyłam się tego, że każda ma swoje zadanie do realizacji na boisku i każda odpowiada za pewną partię tego boiska, więc staram się jakby, pomimo tego, że widzę, że ona tam spadnie, to staram się nie brać, bo to nie jest moja odpowiedzialność. Tak jakby w sytuacjach, które są
krytyczne, gdzie jest na przewagi, to rzeczywiście już nie patrzę na koleżankę, ale pójdę do tej piłki, jeżeli jestem pewna, że ja ją wezmę, więc to już tak mechanicznie się działo, ale na treningu czasami sobie zaatakuję, więc choć trener też zawsze na mnie krzyczy, jak to zrobię, bo uważa, że sobie zawsze mogę coś zrobić przy wyskoku, więc ale przymyka oko czasami. Czy Paulina ma imprezuje? No imprezuje. Miałyśmy naprawdę fajną ekipę do imprezowania i rzeczywiście bawiłyśmy się dużo. No ale widzę, że to się tak jakoś przekłada. Więcej imprez, lepszy wynik, więc nie, naprawdę miałam po prostu koleżanki, z którymi naprawdę fajnie się bawiło i rzeczywiście trochę było tych imprez. Zapewne sympatycy siatkówki są ciekawi, co dziedziczyłaś po mamie, a co po tacie? Po mamie mówią, że mam ładny uśmiech, to na pewno. Mam zaciętość mamy. No i ogólnie chyba taką dobroć, bo mama chce zawsze wszystkich uszczęśliwić. I ja chyba też tak mam, że bardziej zawsze patrzę na dobro innych, a dopiero później na swoje, więc to na pewno. A po tacie chyba mam cały charakter mój, to jest praktycznie taty, bo to taka wola walki do samego końca i też zawsze powiem to, co myślę, gdzie nie zawsze to jest dobre, ale przynajmniej jestem tak jakby fair w stosunku do siebie. Wielu kawalerów zastanawia się, czy Paulina ma chłopaka. Paulina nie ma chłopaka. No cóż, przyjmij Paulina gratulacje od nas za mistrza Polski. Myślę od wszystkich złotowiaków i życzymy ci dalszych sukcesów. Może chciałabyś coś przekazać swoim sympatykom, kibicom? Bardzo dziękuję wszystkim za takie ciepłe słowa i za wsparcie, którymi mnie obdarzacie, gdy przyjeżdżam zawsze do Złotowa. I wiem, że jakoś myślicie o mnie i wiem, że cieszycie się z tego, że jestem stąd i w jakiś sposób potrafię rozsławić Złotów na arenie Polski i na arenie międzynarodowej, bo zawsze powtarzam, skąd jestem i jakie tutaj talenty siatkarskie też się wywodzą. Dlatego bardzo wszystkim dziękuję za to wsparcie i za to, że jesteście. Dziękuję, Paulino, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Dziękuję ślicznie.